Witam serdecznie, Artur Zamrzycki, oddział Pyrzyce. Dzisiaj mamy lot 8, lot rejonowy Groningen, 530-540 km. Tutaj w ręku trzymam pierwszego gołębia, który usiadł. Jeden z pierwszych, bo usiadło 4-5 na raz. Zerwały nas te gołębie od stołu, jedliśmy obiad, także Hania tylko zdążyła telefonem nagrać, jak już siedziały na podejście. Także bardzo, bardzo ładnie. Nie spodziewaliśmy się, bo chcieliśmy podłączać sprzęt około 14:20. Tak myślimy, że tak będzie w porządku. A tu one nas zaskoczyły. Także to jest pięć pierwszych było, prawda? Usiadło. Pięć pierwszych usiadło. Pierwszy się odbił po raz kolejny. Zresztą się odbił pierwszy. To jest po raz kolejny wnuk Ultimate, czyli po synu Ultimate, po samcu 1232, który jest u mnie w rozpłodzie i już dał sporo fajnych lotników. O, tu właśnie tu siada. No na tą chwilę mamy, którą godzinę acelerowa? 15:12, czyli jak gdyby godzinę po jest 38 sztuk z 69, które wysłaliśmy. Także jeszcze lecą gołąbki. O, tutaj następny siada. No, także tutaj mamy, tak jak powiedziałem, wnuk Ultimate razy samica też z gołębnika rozpłodowego 867. Dwie siostry tej samicy u mojego przyjaciela Dietera były w drużynie mistrzowskiej, kiedy zdobył trzecie miejsce w Niemczech. Także ta samiczka wywodzi się z gołębi Vandenabele, czyli to jest prawnuczka dla Wittenbujka. A oczywiście też tam w rodowodzie jest Kleine Dirk, także no same gwiazdy. No i tutaj mamy samczyka, który po raz kolejny siadł szpicowo. Zresztą w zeszłym roku on też reprezentował Okręg Szczeciński na wystawie ogólnopolskiej. Także fajny gołąb, fajna linia gołębi. Zaraz zaprezentujemy drugiego. Zresztą tak zerknąłem, to na pierwsze cztery gołębie, trzy gołębie z Ultimate siadły, także super. Dziękuję. Jako druga usiadła roczna samiczka, córka dwóch superlotników z Zamrzycki Team.
czyli samca 12031, który został sprzedany na aukcji, i samicy 2365, która również sprzedana została na aukcji. Gołębie, które wywodzą się no, od strony ojca, jest córka olimpijczyka Marcina Bochynka, 294 jako prababcia dla tej samiczki. A również dobrze, o z dołu są też złota para Hessen Queen i 1218, czyli rodzina Eliota. No i również gołąbki są o samicy Krystiana Kachlera po 32-16. No, samicy, której w zeszłym roku najlepszy roczny lotnik był, to jej dziecko. Także no, tutaj po raz kolejny, zresztą to jest pana Krystiana i to Marcina, to na każdym locie też cieście tam się odzywają. No i tutaj też jest gołąbek. Z dwóch lotowych gołębi z Zambrzycki Team, i samca 12031 i samicy 2365. No nadmienię, że i ojciec, i matka miały po pojedynce, także super fajne gołębie, które super latały. No myślę, że ona też będzie wysoko, co prawda druga się u mnie odbiła z pięciu, które usiadły naraz, ale super, super już samiczka drugi raz się pokazała, także myślę, że jeszcze pokażę. Dziękuję. Jako trzeci z pięciu, które usiadły naraz, jest gołąbek również roczny, samczyk, który, tak jak wcześniej powiedziałem, że na cztery gołębie pierwsze, które się odbiły, to trzy są z Ultimate, także dlatego gołębia Ultimate jest w rodowodzie pradziadkiem, przepraszam. Także też jest jak gdyby tutaj linia Ultimate. A z góry jego ojciec jest po oryginalnym Klemencie. Jego babcia to jest po właśnie 294 Marcina Bochynka. Zresztą w poprzednim gołębiu też ta 294 była, także tutaj widać też 294 to jest córka olimpijczyka 267. No, to jest w ogóle u mnie super para rozkładowa, 294. I 37-35 gołąb od Krystiana Kachlera, także te gołąbki już no, tydzień temu pierwszy gołąb, który usiadł, nie, dwa tygodnie temu, który gołąb usiadł pierwszy, to właśnie też był dziecko tej samicy 294 i samca 37-35. Także tutaj mamy trzeciego gołąbka, który odbił się jako trzeci, a siadło pięć tych gołąbi. Na raz czy sześć, nawet już tutaj mieliśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, obiad i zobaczyłem, że już siedzą na sputniku, zanim wybiegliśmy, to Hania jeszcze zdążyła uchwycić je na podejście. Dzięki, pozdrawiam. O, ta samiczka siadła w tej piątce.
Witam koledzy, koleżanki. Już jesteśmy po zegarach. Mamy już listę konkursową na stronie internetowej. Zaczynamy od trzeciego gołąbka, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty nasz gołąbek, czyli w pierwszej dziesiątce 8 gołębi. Pierwsze dwa kolega Mirek zdobył, także gratulacje dla kolegi. W pierwszej 50 mamy 23 sztuki, także naprawdę super, super szpice. Bardzo jesteśmy zadowoleni, mimo to, że nie udało nam się tak do końca uchwycić tych pierwszych gołębi, bo akurat jedliśmy obiad, zobaczyliśmy przez okno, że lecą, tak jak poszczeleni wyskoczyliśmy, także Hani udało się jeszcze nagrać z telefonu, ale aparat, który stał i miał nagrywać przy wlocie, to jeszcze nie był włączony, także nie udało nam się to do końca z nagrywaniem, ale udało się gołębiom rewelacyjnie, także super, super jesteśmy zadowoleni. Następny lot Bruksela, lot narodowy, u nas lot do kategorii M, 760 km. Zapraszamy serdecznie na relację. Pozdrawiam, dobry lot.